Jestem głosem matczynej miłości. Mamą, która była, jest i która będzie. Mamą. Jeśli pozwolisz, zabiorę cię do miejsca, w którym zaczniemy naszą dalszą wędrówkę. Wspólną wędrówkę. Do miejsca, które jest w tobie i we mnie jednocześnie. Tam właśnie możemy, kochanie, wyprostować naszą drogę. Uleczyć obolałe ciało. I zrozumieć to ziemskie współistnienie, które choć bywa trudne, pełne rozczarowań, to jest nierozerwalne. Ono po prostu się wydarzyło. Ty jesteś z mojego ciała, z ciała, które cię tutaj przeprowadziło. Ja niosę cię odpowiedzialnością za twoje ziemskie wcielenie. Jeśli masz w sobie gotowość, to usiądź teraz wygodnie. Zamknij oczy. Niech twoje stopy dotykają podłogi, kochanie. To ważne. Weź, proszę, głęboki wdech, licząc do trzech. A potem zrób wydech, również licząc do trzech. Pomogę ci w tym. Wdech. Jeden, dwa, trzy. I wydech. Dwa. Twoje powieki są zamknięte. Ciało robi się spokojne i odpoczywa. Wdech. Raz, dwa, trzy. I wydech. Dwa, trzy. Czujesz, jak przestrzeń dookoła ciebie cichnie. Jesteś tylko ty i twoje bijące serce. Połóż na nim rękę, kochanie. Czujesz? Słyszysz? To rytm, to dźwięk twojego życia, naszego życia. Wdech. Raz, dwa, trzy. I wydech. Dwa, trzy. Przenieś teraz swoją uwagę na twarz, na głowę. Poczuj, jak robi się swobodna. Mięśnie stają się zrelaksowane. Oddychasz. Oddychaj. Oddychaj. Słuch pracuje dla twojej świadomości. To uszy przenoszą cię do mnie. Przywołaj mój obraz, kochanie. Przywołaj mnie taką, jaką pamiętasz. Widzisz? Przychodzę wspomnieniem minionego czasu. Ale jestem. Dzisiaj i jutro też będę.
bo duszą nie kończymy się nigdy. Jesteśmy częścią największej miłości. Na ziemi ciężko nam to pojąć. Zbyt wiele bólu przewija się przez nasz tutejszy czas. Bólu, który chcę ci wyjaśnić. Zapragnął się z nim zderzyć i go doświadczać ród naszych dusz. Po to właściwie tu schodzimy. Ten nieunikniony ból na planecie Ziemia dusze mogą transformować w światło, w miłość. Bo jesteśmy z jasności i do niej pragniemy najmocniej. To jest nasza misja. Dzisiaj, kochanie, chcę ci pomóc, ponieważ jesteś gotowy. A nasze spotkanie jest tego wyrazem. Dlatego mocą miłości, mojej miłości, zwalniam cię z niesienia naszych rodowych ran, traum i ciężarów, schematów i tajemnic rodziny. Wystarczy. Już wystarczy. Niech odwaga, którą masz, żeby spotkać się z naszym wspólnym bólem, twoim i moim, kochanie, będzie wyzwoleniem. Powinieneś wiedzieć, że my wszyscy czekamy, aż dusze naszego rodu ośmielą się żyć, wchodząc w krąg miłości. To znaczy kochać siebie uczciwie. Bez wyrzutów, obelg, wstydu. Bez winy, żalu, bez uprzedzeń, oskarżeń. Bez nadmiernej dumy, ale i bez skromności. Bez umniejszania sobie. W pokorze brać siebie ze wszystkimi błędami. Wszystkimi. Rozumiejąc to miejsce kosmosu i każdy inny ród dusz przychodzący tu po to samo. Początek tej wielkiej przemiany, kochanie, zaufasz sobie i mojej bezwarunkowej miłości, która cię prowadzi przez ten świat. Nawet jeśli po ziemsku nie umiem ci jej dać, to na poziomie duszy zawsze była, jest. I będzie taka. Kocham cię moją pełnią. Kocham, wszechrozumiejąc i uznając wszystko w tobie. Wracaj czasem do naszej błogości, do tego miejsca. Ale po ziemi stąpaj odwagą, mimo strachu, wiedząc o mnie i czując moją obecność. Zdobywaj światło, po które zeszliśmy, rozumiejąc tę miłość. Rozumienie jest miłością.
Ona uzdrowi wszystko. Wszystko, wszystko. Teraz wystarczy. Wracaj świadomością do ciała. Poczuj je. Ręce, dłonie. Porusz nimi. Pokręć delikatnie głową. Unieś i opuść ramiona. I jeszcze raz. Stopy oparte miej ciągle na podłodze. Bo teraz cały twój lęk przepływa przez twoje ciało i poprzez stopy wsiąka w ziemię. Ona wysysa wszystko, co stare i zbędne w dalszej drodze, kochanie. Oddaj jej teraz wszystkie trudne doświadczenia z wdzięcznością. Oddychaj. One płyną. Płyną. Do ziemi. Do jej wnętrza. Ona oczyszcza. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Jesteś tutaj. Jesteś bezpieczny. Wdech i wydech. Teraz jesteś wolnością. Mama. Mama.